Dzień dobry, nazywam się Maria Sikorska. Dziś porozmawiamy o przebiegu tegorocznych żniw w Polsce i w Europie. A z nami w studiu jest Jakub Czugała, analityk sektora Food&Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy polscy producenci mogą być zadowoleni z przebiegu tegorocznych żniw? Co do zasady tak. To był kolejny rok z naprawdę wysokim poziomem plonów i zbiorów w Polsce. One nie były aż tak wysokie jak w ubiegłym roku, natomiast z drugiej strony można powiedzieć, że trudno, żeby były tak wysokie, bo w zeszłym roku były faktycznie rekordowe. W związku z czym no, w tym roku spodziewamy się, że ten spadek wyniesie około 5%, no ale to jest ciągle więcej niż średnia wieloletnia. No i w związku z tym wydaje się, że jest to kolejny dobry rok dla producentów zbóż, tym bardziej, że międzynarodowe ceny są wysokie, o czym też będziemy mówić później. W tym roku tegoroczne żniwa przebiegły o wiele lepiej dla producentów zbóż z Europy niż w poprzednim roku. Tak. O ile w Polsce mieliśmy w zeszłym roku najlepsze żniwa w historii, no to w zeszłym roku z kolei w Europie, głównie we Francji, Rumunii, na Ukrainie, no, zbiory były dużo niższe niż przeciętnie. W tym roku można powiedzieć, że wróciliśmy do średniej wieloletniej. Można powiedzieć, że nie odrobiliśmy tego, co europejscy producenci nie odrobili tego, co stracili przed rokiem, ale sytuacja pod względem zbiorów wróciła do normy. Wydawało się jakoś na wiosnę, że jest szansa na to, że te zbiory będą wyższe i że się uda odrobić to, co się straciło przed rokiem. Natomiast nie najlepsza pogoda przede wszystkim we Francji. Opady latem spowodowały, że te żniwa były ostatecznie mniej korzystne niż myśleliśmy jeszcze jakieś 2-3 miesiące temu. Jaka jest sytuacja na amerykańskim rynku zbóż? Było trudno? W tym roku było naprawdę trudno. To wynikało z tego, że i w Stanach Zjednoczonych, na Wielkich Równinach, i w Kanadzie były susze na skalę prawie niespotykaną w XXI wieku. To wszystko powoduje, że te plony i oczekiwane zbiory są w związku z tym dużo niższe. W Kanadzie, gdzie pamiętam, cały świat właściwie obiegły nagłówki o 40-50 prawie stopniowych upałach, no to wszystko spowodowało, że amerykański Departament do Spraw Rolnictwa obniżył o prawie 1/4 prognozę zbiorów w Kanadzie. Trochę lepiej jest w Stanach, no ale spadek o 1/4 jest no, właściwie wydarzeniem bez precedensu, w związku z czym no, można powiedzieć, że ta sytuacja na amerykańskim rynku jest trudna i to się w konsekwencji przekłada na sytuację cenową na całym świecie. Pogoda podczas tegorocznych żniw nie rozpieszczała producentów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jakie to ma przełożenie na ceny? Ceny zbóż właściwie rosły od początku poprzedniego sezonu, tak, czyli już ponad rok. To wynikało z tego, że już ten ubiegły rok nie był najlepszy dla producentów zbóż, no a ta sytuacja, którą widzieliśmy za oceanem, no to tylko właściwie to spotęgowała, w związku z czym ceny, które widzimy teraz na rynkach, są wręcz jeszcze miejscami wyższe niż były parę miesięcy temu. No, cena pszenicy na Matifie przekroczała miejscami 250 euro za tonę, co jest no, wynikiem no, bez precedensu, można powiedzieć, tak naprawdę tylko przez chwilę w latach 2007-2008 oraz w latach 2010-2012 mieliśmy do czynienia z takimi cenami. Jeszcze niedawno się ekscytowaliśmy parę miesięcy temu, jak przekroczyła 200 euro za tonę, tutaj mamy 250, więc kolejna bariera pękła. Wprawdzie później już było spokojniej. Natomiast no, to jest ciągle poziom cen, który jest bardzo wysoki. I te wysokie ceny międzynarodowe przekładają się na ceny w Polsce? Tak, no właśnie to jest główny czynnik, który powoduje, że mimo że mamy drugi rok z rzędu z całkiem niezłymi zbiorami, no to ceny zbóż są bardzo wysokie. One właściwie w drugiej połowie sierpnia gdzieś wróciły do około 850-900 zł za pszenicę i również ceny żyta czy jęczmienia również są właściwie w tej chwili, tuż po żniwach, gdy zazwyczaj są najniższe w ciągu sezonu, są wyższe niż przeciętnie obserwowaliśmy w ostatnich latach, gdzieś powiedzmy w pierwszej połowie roku, kiedy tego ziarna jest zazwyczaj na rynku mniej. No i to jest sytuacja korzystna oczywiście, no bo to znaczy, że można uzyskiwać większe przychody z produkcji. I co dalej? Czy można liczyć, że te ceny utrzymają się przez dłuższą część sezonu? No to jest oczywiście bardzo trudne pytanie. Wydaje się, że nawet jeżeli one by się obniżyły, no to nie ma szans na to, żeby był powrót do takiego poziomu, jaki widzieliśmy przeciętnie w ostatnich latach, no bo to by oznaczało spadki jakieś 25-30%. Więc ceny powinny być wyższe niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, natomiast czy będą tak wysokie, jak są obecnie, no trudno przewidzieć, to zależy od sytuacji w Europie i na świecie.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami. Do widzenia.